Witam wszystkich. Dzisiaj mamy do naprawy GTX 680. Niezły zabytek. Postaramy się go uruchomić. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest to karta 4 GB. Różni się od 2 GB tym. Tutaj kości nie ma, ją zdemontowałem. Dodatkowy RAM jest z tej strony. Co tej karcie dolegało? Karta miała zwarcie na pamięciach. Ta kość pamięci totalne miała zwarcie, grzała się. No i jak to bywa po zwarciu na kościach pamięci, oberwało GPU. GPU jest uszkodzone. Niestety nie jest wykrywane. Karta nadmiernie obciąża zasilanie, ponieważ na start już bierze 2, prawie i pół ampera, więc to jest kapka za dużo. GPU się momentalnie grzeje do temperatur dość wysokich, więc no i nie wiem, czy ta karta nie była pieczona albo coś, no trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, wygląda jakby nie była pieczona, ale jakieś próby reanimacji na pewno były. GPU to i tak śród, więc trzeba będzie go wymienić. No, ktoś tu na bardzo genialny pomysł wpadł. Nałożył pastę dookoła tutaj. To geniusz po prostu, według mnie. Tak się nie nakłada pasta. Nic, zamontujemy te GPU i zobaczymy, czy karta startnie. GPU mam też. Już ho ho ho, leży. Więc czas go wymienić. Ale zanim to wymienię, karta idzie na 6 godzin do piecyka, żeby ją wygrzać przy 80 stopniach, żeby wilgoć wyleciała, bo śmierdzi strasznie wilgocią ta karta. Więc po ogrzaniu demontujemy i montujemy nowe GPU. Znaczy nowe, używane, ale sprawne. No i czas na testy tej karty. Z kartą trochę więcej było zabawy. Niestety nie wszystko się nagrało, jak się miało nagrać. Bo sobie kretyn zapomniał włączyć kamery w momencie, gdy zmieniał drugą kość. Niestety trzeba było wymienić jeszcze jedną kość. Tą, co wymieniałem z tamtej strony, po drugiej stronie też była wadliwa.
Tak to wygląda tutaj. Zobaczcie, może wam to tak pokażę. Tak, tu jest OK. Te błędy to nie są błędy pamięci, tylko to są błędy kontrolera. Sterownik graficzny ma za zadanie korekcję tych błędów. Pamięć jest na sprawdę. To nie jest, że już chodzę na pamięć, tylko to są błędy kontrolera pamięci w GPU. Nie wiem, jak czemu tak jest. Często nowiuteńkie karty graficzne, wyciągnięte z pudełka, również mają jakieś takie właśnie drobne błędy. To nawet najczęstszym błędem teraz jest błąd 33, który się pojawia już ho, 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 i jeszcze trochę w niektórych kart, raczej w dużej ilości kart. Ale są karty, gdzie jest 0000 i wiele takich kart miałem. No ale to nie znaczy, że coś jest zepsute, tylko są jakieś drobne błędy, które program do korekcji błędów w sterowniku koryguje to. Dobra. Znaczy sterownik sam sobie to koryguje. To jest tak. Już jest po naprawie działająca. Obraz ma. Aha, teraz tak. Kolejna kość. Górna tym razem. A wymieniliśmy dolną. No. No i trzeba było to wymienić. Ten komplecik i jest ok. Całkiem, całkiem ta karta idzie. No ona jest z wydajności ciut. Ciut mocniejsza od GTX-a 1050 Ti. Tak to tu wygląda. Zobaczmy, jak to będzie działać. No, jest ok. Nie wiem czemu, ale MSI Afterburner strasznie zakłamuje z prędkościami. Na przykład podczas testów zegary tak sobie chodzą, a podczas grania zegary są stabilne. No i również też nagrywam, więc to też troszeczkę obciąża. No i jak widać, działa. Takie w całkiem, całkiem. No ta karta to jest zabytek. 8-letni zabytek, można powiedzieć. Ale jeszcze działa. Co się w niej stało dokładnie? No, trudno powiedzieć, ale awaria była, prawdopodobnie awaria pamięci, dostała zwarcia, a jak pamięć dostaje zwarcie, to często przebija napięcie na linię danych. To napięcie poleciało do GPU i uwaliło GPU. Po wymianie, po ściągnięciu uszkodzonej kości znikły wszystkie zwarcia, wszystko poznikało. No ale GPU nadmiernie się grzało, nadmiernie obciążało zasilanie. Nie działało w ogóle, nie komunikowało się. Wentylatory na pełnej mocy szły. Więc no niestety oznaczało to, że uszkodzony jest GPU. Trzeba było go wymienić. Po wymianie GPU jeszcze jedną kość trzeba było zmienić. I się uspokoiło i na razie działa. No i tam drobne elementy powyrywane, no ale wiadomo. Zdarza się takie coś. Jak karta jest przerzucana z miejsca na miejsce. Nie u mnie, tylko już tak ją dostałem. Więc udało się uruchomić. Działa. To jest aż niemożliwe. Czasami się uda nawet takiego zwłoka naprawić, ale to jest kompletnie nieopłacalne. Może i w tych czasach jest lekko opłacalne, ale kiedyś nie za bardzo. Jeszcze takie rzeczy, co teraz zrobiłem, to się jeszcze opłacało w 2016 roku, bo robiłem te karty w 2016 roku, naprawiałem w dość sporych ilościach. Wymieniałem GPU, pamięci, już to co się psuło. No i te karty działały. Jako tako działały. Zobaczmy teraz, jak karta sobie poradzi z 2021 z, jak to się mówi, ważone, albo Warzone. Ja mówię na to ważone. Co by jeszcze z tej grafiki wycisnąć, żeby to jakoś działało? No, to już za bardzo nic nie mamy co ściągać. Format. Nisko, 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 nisko. Niska, normalna, cząsteczkowa. To i tak teraz nic nie zmieni. To dopiero że podczas pracy. SM1X. Tyle. Tutaj więcej nic się chyba nie ściągnie. Jeszcze na jakości można byłoby troszeczkę ściągnąć, ale to będzie rozmazane zbytnio. No dobra, jedziemy na Full HD. Pewnie będziemy mieli z 40 klatek. Taka szybka gra. Nie śmieć się. Gram z noktowizorami. O, jeszcze dostałem w łeb. A to już. O, dołączyliśmy do meczu już, który był.
No, trzeba poczekać. A, ale 40. No, Full HD. Full HD. Jakoś ciśnie jeszcze ta karta. Gram z noktowizorami, bo jestem ślepy, nie widzę przeciwników. Zaraz banie gdzieś dostanę. O, ten był bardziej ślepy niż ja. Ach, z tej strony. No, jak widzicie, do multiplayera ta karta nawet się nadaje. Jakby tutaj zejść z rozdzielczością na 7200 byłoby dobre. Na 7200 by to szło. No, możemy zmienić rozdzielczość opcji. Tak, zastosuj. Zobaczmy, jak to pójdzie. Wystecz. Ach, tego ściągam na ten jeszcze raz. No, całkiem fajnie idzie. I nagrywa. No, ja tutaj nie znam dokładnie tej mapy. Jak w większości. Niektóre sztabty atakują. Zawiedziemy oknem. Albo i nie. Kogoś słyszałem, to był mój. Wrogie działko, gdzie? Teraz wiecie, dlaczego noktowizora używam, bo nie widzę. I nigdy nie celuję w łeb, tylko zawsze w ciało. Nie umiem celować w łeb. Za mną? Ale taki gracz niedzielny. Kurde, zapomniałem, że biegniesz, to nie możesz przeładować. O, za mną. Mój. No. Nudne pudy. Ta moja gra. Coś tam widziałem? A, poszło. Dobra, koniec na dzisiaj. Zabawy z tym. Wyjść do pulpitu. Jedna szybka gierka. Jak widzicie, do 720p daje sobie ta rada karta. W miarę da się grać. No ale niestety na minimalnych. No ale nic z tym nie zrobimy. Temperatury 62 stopnie. Całkiem fajnie. No, użycie GPU. No, skacze sobie. Normal. Bez obciążenia. Zeskakanie. Co tam dalej?
Wszystko wygląda dobrze. No, zużycie pamięci, taktowanie trzymało się, proszę, całkiem fajnie. Pamięci cały czas trzymały taktowanie, więc nie ma źle. Karta jest naprawiona, działa. Wymienione GPU, dwie pamięci, uzupełnione elementy. Nowa pasta, nowe termopady i działa. Stare karty graficzne fajnie się naprawiało. To trzeba przyznać, że były fajnie zrobione. Nowe RTX-y już nie są takie, takie fajne w naprawach. Dobra, nie przedłużajmy. Dzięki za uwagę. Trzymaj ta się. Do kolejnego filmiku.